Witam, witam i o zdrowie pytam. Zapraszam na kolejny odcinek przygód naszego Janusza. Tutaj tylko troszeczkę, że tak powiem, zasugerowałem się sugestią jednego z widzów. Proszę bardzo, ładnie przestawione. Stolik zostawimy, bo na nim będziemy się, że tak powiem, eksponować jedne z naszych najlepszych gnatów, jakby to nazwać. Ale teraz tak, mamy w domu już praktycznie wszystko fajnie uporządkowane. Mamy, można powiedzieć, że tak powiem, zrobione magazyny, nie magazyny. Już jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, gotowi na przyjmowanie nowych rzeczy w większej ilości. Ale tak jak w poprzednim odcinku było mówione, czas nauczyć Janusza troszkę strzelać. A do nauki strzelania przy poziomie zerowym, takim jakim posiada Janusz, najlepsze są na początek strzelby. Więc poszukamy sobie czegoś konkretnego. Tutaj widzę 8-nabojowy spasik jest fajny. Więc bardzo możliwe, że nim byśmy się pobawili, ale popatrzmy sobie jeszcze, co my tutaj posiadamy. Dawaj mi coś kaliber 12. Tutaj mamy bajka MP133, ale 6 naboi. 6 naboi to mało. Już tutaj ten spas tutaj z ósemeczką, chyba że ten tutaj. O jeden pocisk ma mniej. Ale magazynek wymaga, magazynków. Dobra, to z magazynków na razie tyle nie mamy, to nie będziemy kombinować. Tutaj mamy Winchestera, ale 5 naboi. No, 5 naboi mało. Tutaj co mamy? No jeszcze nie mamy, nie wiadomo ile tych, że tak powiem, gnatów, ale kurczę, coś już jest. Coś sobie wybierzemy. O, kuszę nawet mamy. Ale mamy bardzo mało boltów do kuszy, to nie będziemy na razie brać. Tutaj znowu co, Winchester. No, nie mamy jednak tak dużo strzelb, jakbym na to liczył. 20 shotgun shells, 4 ten. Ale tylko 4 pociski, to mało. To co? Któryś z tych spasów byśmy chyba go wzięli. Jeden i drugi trzeba troszeczkę podreperować. Ale ten nie wymaga magazynka, ma 8 pocisków. Dobra, dawaj tego, zamontuj plety. Oczywiście jesteśmy przygotowani na każdą okazję, także mamy jeszcze Tactical Axe, taktyczny toporek mamy oczywiście, no i nóż myśliwski, żeby jeszcze tam kogoś w pępek dźgnąć. Dobra, ale teraz sobie ogarnijmy sytuację z amunicją, bo jej jakoś tam szalenie dużo nie mamy. Najpierw zobaczmy sobie luźne pudełka do strzelby. Mamy tu ich 3 plus 5 naboi, weź te 5 naboi, weź te 3 pudełka, otwórz. Dobra, przeładuj sobie. No, to przeładowywanie idzie jak krew z nosa. Ale dobra, możesz jeszcze jeden dodać? Możesz. No to w sumie wychodzi na to, że mamy 9 strzałów. Dobra, teraz tak. Zanim jeszcze sobie weźmiemy resztę, ogarnijmy sytuację, ile mamy gun cleaning kitów i WD. No, nie jest źle. Dobra, to weź jeden gun cleaning kit, weź jedno WD. Bo trzeba naszą broń, że tak powiem, doprowadzić do stanu użytku. Dawaj, najpierw WD machnij raz. O matko, ale dużo żeś naprawił. Nie pójdziemy z bronią, która będzie jakkolwiek uszkodzona. Ona tutaj musi być, mój drogi Januszu, 100% sprawna. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra, możesz odłożyć to na razie. Myk, myk. I teraz tak, mamy 71 pocisków. Mało. Mało, ale to nic, bo posiadamy jeszcze tutaj, oto moi drodzy, taką właśnie tutaj skrzyneczkę, w której mamy 10. A dobra, otwórz wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądać ilościowo. 250 pocisków, odłóż tutaj część i odłóż tutaj część. I w sumie mamy przy tyłku 327 pocisków. To powinno starczyć na, jakby to nazwać, wycieczkę do West Point. Na luzie. Ej, kurczę, nie tu odłożyłeś. Dobra, później poprawimy, to i tak będą amunicja i tak. Dobra, mamy 321 pocisków. No, troszeczkę jesteś przeciążony, ale będziesz żył. Teraz tak, nudno ci jeszcze, więc sobie przeczytamy coś, żeby ci się zrobiło mniej nudno. Chociaż mało mamy tych do czytania, trzeba będzie sobie pozgarniać, więc mam pomysł. Chodź sobie obejrzeć jakiś serial. Dawaj, 12 posterunek, tutaj chyba weź dwa odcinki, sobie machniesz. Bo mój drogi, jutro wstaniesz i idziesz na wyprawę. Także nie ma, że tak powiem, odpoczynku dzisiaj. Znaczy jutro. Jutro już gościu jest zjechana. Już w domu się nasiedziałeś troszkę.
Włącz, co ty robisz, gamoniu. Troszkę się w chacie nasiedziałeś, więc w końcu trzeba się wziąć za robotę, ziomuś. Trzeba łóżeczko ci przywieźć lepsze. To jest na pewno, to jest pewne. No i zobaczymy. O, właśnie, przydałby się nam prostownik do akumulatorów. To jest kolejna rzecz, taka jedna z obowiązkowych, które by się przydało jeszcze ogarnąć na tej wyprawie. Czyli możemy zacząć naszą wyprawę od tego dużego sklepu przed West Point z częściami mechanicznymi. No i dobrze też by było, żebyśmy wrócili z jakąś dodatkową furką z tej wyprawy. A co, to ja wziąłem dwie kasety takie same? Ja? No już genialnie. Dobra, weź to wyłącz. Teraz tak, 89 punktów, procent zmęczenia masz. Dobra, to ci jeszcze troszeczkę, że tak powiem, przemęczymy. W postaci takiej, że się jeszcze pierdzielniemy nad jeziorko, żebyś mógł się umyć. I niech w końcu deszcz nam zacznie padać, to będziemy mieli wodę w kranie. Bo już wszystko jest podłączone, tylko że tak powiem, deszcz nie raczył nas jeszcze uraczyć swą obecnością. Tutaj jeszcze oczywiście druga strażnica powstanie obowiązkowo. No i co? Chyba na tej wyprawie będziemy mieli 3 punkty. Dobrze by było sobie je zapisać właśnie, żeby nie zapomnieć. Musimy zwieźć sobie łóżko, normalne łóżko w końcu. Do prostownik do akumulatorów. No i można spróbować posterunek policji w West Point opierdzielić, bo on też jest nawet spory. Więc, że tak powiem, znajdziemy tam ciekawe fanty. Dobra, weź się wyczyść, bo jesteś brudny. Brudny jesteś, Janusz. Delikatnie rzecz ujmując, masz jeszcze wyczyść siebie. Wiem, że ci zimno, zaraz weź bieg do domu, to cię rozgrzejemy, proszę bardzo. Już się rozgrzewaj. Biegnij, biegnij. Widzisz, już ci się ciepło robi. I znowu głodny się robisz. Ty kurcze, żarłoku jeden. No, trochę tutaj drzew wycięliśmy. Później jeszcze, że tak powiem, w głąb się wbijemy. To sobie ładnie tą ścieżeczkę tutaj wyczyścimy. Ale już powoli zaczynają drzewa wyrastać nam. Poza płotem nowe. Ty. Wejdź i zamknij dopiero, dobra. No, będziemy też musieli się w końcu zająć tutaj też podwórkiem. Więc nie z tej... Z następnej wyprawy też trzeba będzie przywieźć na pewno jakieś, kurcze, właśnie worki ze żwirem. Większą ilość, bo będą nam potrzebne. Będą nam potrzebne, żeby sobie tutaj nawet chociaż na samym naszym terenie bazy po prostu wysypać ścieżki dla samochodów, żeby nam się lepiej nimi przemieszczało. Janusz, weź se, kurcze, zapal, bo widzę, że ty się jarać znowu chce. Jaki jesteś czyściutki, ładny. A właśnie, zanim jeszcze cię położymy spać... Zanim się jeszcze położymy spać, to chodź sobie ogarniemy sytuację tutaj z ciuszkami. Bo i tak jak będziemy strzelać, to nie musisz być, że tak powiem, szybki w walce, wręcz nie wiadomo jak. Więc możemy cię ładnie opancerzyć, żebyś ty bezpiecznie wrócił do domu z tej wyprawy. Teraz tak, zobaczmy czy mam jakieś lepsze portki niż te, które już mamy na sobie. Bo jeśli nie, no to wiadomo, że nie zmieniamy. Portki. Aha, czyli to jest już bida, koniec. No tak, jakoś nie wiadomo, jak dużo ciuchów żeśmy nie zwieźli w sumie, więc nie ma czego tutaj za bardzo szukać. O, włóż bandorele na amunicję śrutową. Będziesz kapkę szybciej przyładowywał. Zawsze coś. No i co? I to chyba było na tyle, tak? Nic więcej szczególnego nie... O, tu mamy właśnie. Załóż to... Jakoś nie wiadomo, ile ci tego nie, to nie da, ale zawsze coś. Teraz tak, maska przeciwgazowa tu jest minus 5, a ty nam dajesz 15 plus. To zamień, będzie lepiej to założyć. I jeszcze jakiś kask założymy. Tylko patrzę tutaj, który byłby lepszy. Te portki nie są lepsze. Szkoda. Ten kask, czy ten kask? Ten kask będzie lepiej wyglądał chyba. Dobra, elegancko, no bo ma jeszcze zakrycie na kark. Dobra. Jesteś już troszeczkę lepiej ubrany. Odłóż to, bo nam to niepotrzebne. A tutaj coś kładliśmy? Nie, okej. Dobra, Janusz, jesteśmy gotowi. Uzbrojeni po zęby. Amo mamy, jesteś ubrany. Na razie lepszych ciuchów, że tak powiem, nie mamy, żeby cię, jakby to nazwać, dozbroić. Więc musi nam starczyć to, co mamy. Więc jutro, gościu,
Jutro jedziemy. Jedziemy do miasta. Janusz, pamiętaj. Bezpiecznie, bo ty musisz wrócić cały i zdrowy. Nie ma miejsca na pomyłki. No, jak wrócimy z tej wyprawy, to też, że tak powiem, postawimy drugą strażnicę i zajmiemy się w końcu naszym kochanym rolnictwem. Bo trzeba jeszcze więcej tego, że tak powiem, wyhodować. Janusz, dobranoc. Pchuj na noc. Wstawaj rano w miarę o normalnej godzinie. Bo czeka nas ciekawa misja. Ziomuś, ciekawa misja nas czeka. No wstawaj, żeż ty śpiochu jeden. Nie no, musimy to łóżko przywieźć, żeby szybciej nam wstawał, bo Janusza trochę ponosi. Dobra, jeszcze coś trzeba było zjeść przed wyjazdem. Żebyś ty głodny na mnie był, masz wiedz sobie jedną paczkę chipsów. Wcinaj. I jedną paczkę sobie weź na zapas. Na miejscu w razie co sobie znajdziemy jakieś żarcie. Dobra, wody sobie dolej do butelki. Okej. I to by było na tyle z przygotowań. Jesteśmy gotowi, Janusz. Pampersa masz założonego, wymienionego, wyczyszczonego. Powinniśmy, kurczę, być bezpieczni. Tylko czym teraz pojechać? Oto jest pytanie. Hamwik pod dupie dostał. Hamwika trzeba będzie naprawić. Książki mamy, wszystko. Tylko trzeba będzie, że tak powiem, się podszkolić tym. Pojedziemy naszą czarną ciężaróweczką. I sobie od razu coś ściągniemy. Dobra, ale wróć. Zanim jeszcze pojedziemy, bo będziemy mogli sobie też, że tak powiem, biblioteczkę opierdzielić. Mamy tu wszystkie książki zaznaczone, tak? Które posiadamy. Mamy, dobra. Kasety też, wszystko mamy oznaczone, jak być powinno, dobra. Poradnik do agregatów zaznacz, że już też go mamy, przeczytany nawet jest. Właśnie, to też sobie zaznacz, bo widzę, że nie zaznaczone. Dobra, to wszystko. Wszystko mamy, zapasową broń białą w razie W też mamy. Dobra. Czyli teraz tak, worki wyciągnąłeś. Okej, włóż sobie tego baseballa na razie na pakę, żeby cię nie obciążał. No. Dodatkowo zamknij. I Mućka, jako że ty sobie lepiej radzisz na polnych drogach, jedziemy tobą. Rura. No i jeszcze trzeba wykorzystać to, że mamy prąd. Może uda nam się gdzieś ten zauważyć, jak zauważymy cysternę. O! W sumie cysterna byłaby ważniejsza, no. Jakbyśmy zauważyli cysternę, to cysternę ściągniemy. Dobra. Pakuj się. I rura! Oczywiście bramę zamknij za sobą. No i pięknie. Mamy swoją mini fortecę już praktycznie, że tak powiem, ładnie dopieszczoną. Jeszcze troszkę tam roboty zostało, ale to jest tam epikuj, że tak powiem. Dobra. Ale my co? Nie będziemy, kurczę, mi trężyć. O, widzę, że już tutaj drzewa rosną, zaczynają też na drodze rosnąć, trawa też. No. Tą wyprawę jeszcze pojedziemy luźno, ale coś czuję, że następną wyprawę to będziemy musieli sobie najpierw drogę wyczyścić. Ale dobra, żeby nie mi trężyć, to widzimy się na miejscu. No i moi drodzy, jesteśmy w West Point. Znalazłem ciężaróweczkę. Niestety nie z paliwem, a z wodą, ale na razie ją oznaczę. Oznaczymy sobie ją w ten oto sposób. Dodamy sobie notateczkę. Cysterna z H2O. Gitara. Okej, i teraz będziemy wiedzieć, co tutaj jest. Dobra, jedziemy dalej sobie troszeczkę porozglądać się. Może znajdziemy w końcu upragniony przez nas jakąś fajną małą cysternę. Co od razu byśmy ją podłączyli. Ale póki co nic tutaj takiego nie widzę. Przez co jestem troszkę zniesmaczony. No nic, na to nic nie poradzimy akurat. Możemy jedyne co teraz zrobić, to tak, wjedziemy sobie tutaj. Tu już posterunek policji. Jedno auto na parkingu jest, więc też może mieć coś ciekawego w środku.
My się przeciśniemy tutaj, o. Co tam stało? Ciężarówka z paliwem? Dobrze mnie wzrok nie myli, tam pisał flammable? Sprawdź to, sprawdź to. Jeśli tak, to jesteśmy w domu. Paliwo. Misiaczku, my musimy cię zatankować. A, zamknięte. Kurde. Chcemy już strzelać? Nie, no jeszcze nie chcemy strzelać. Na razie chcemy sobie ogarnąć tą ciężarówkę, jak ona wygląda. Więc... Janusz, teraz tak, pełne skupienie. Żebyś niczego nam nie odwalił. Because you must live. Musisz żyć, ziomuś. Musisz żyć. I to jak najdłużej. Dobra, pokręciliśmy się między budynkami, więc sztywni powinni troszkę zgłupieć. Pani ma coś bardzo ciekawego na plecach. Ja to chętnie bym przyjął. Dawaj, Janusz. Dobra, elegancko. Dobra, na razie nic na ciebie nie idzie. Fajny shotgun, dawaj go. Janusz lubi takie zabawki. A nawet jak nie lubi, to się o tym dowie, że lubi. No, chodź, chodź, chodź. Chodź, nie krępuj się. Dobranoc. Następna pani. Chodź, nie krępuj się. Pojedynczo, jak podchodzicie, to jesteśmy, że tak powiem, w domu. Pani też? Zapraszam. No już, spokój. Dobra, tu widzę, jest kilkoro. Też chcesz? Chodź. Wszyscy po kolei. Dobra, póki masz sekundę, odłóż to, żeby cię odciążyć. Dawaj, dawaj. Samą porę, Janusz. Odczep się od Janusza. Dawaj, dawaj. Elegancko. Janusz, pełna kontrola i skupienie. Brawo. Dobra, jest nasza gitarka. W miarę czysto. Od środka w bramę walą i ten tutaj jeden w drzwi. Dawaj tego najpierw tutaj. Sztywnego. Chodź, chodź. Pani se odpocznie. Dobra, mamy chwilę, zanim oni tą bramę rozwalą. Ogarnijmy sobie tą ciężarówkę, czy w ogóle jest warto, że tak powiem, ją fatygować się. No ale kurde, no napisane, że paliwo, flammable. Więc powinno być paliwo, sprawdźmy to. Dobra, damy pan, żeby nas w dupę nic nie ogryzło. Jak tutaj wygląda sytuacja? Zbiornik przyczepy. Serio? Ale żeś rozdupczony, gościu. No nieładnie, nieładnie. Jak tutaj wygląda sytuacja, karoseria, szyba przednia. Tyś obity, bardzo obity i na dodatek zamknięty jesteś, co mi się nie podoba. W ogóle czekaj. A jesteś tu otwarty, czy też zamknięty? Też otwarty jesteś, dobra. Otwórz tą klapę z tyłu. Sprawdźmy cię, misiaczku. A, zamknij bagażnik na prawa pojazdu, wejdź do pojazdu. Ja nie chcę tu wchodzić. Ja bym chciał... czekaj. Podstawimy naszą... tutaj... bryczkę. Z której tu masz wlew? Z prawej, majeny. Ty, Gertruda, odpalaj. No. Sprawdźmy, czy możemy cię zatankować. Dawaj, dawaj, zawróć. O, bez użycia cofania. Wiemy dlaczego. Dobra. Ty idziesz? Jak idziesz, to chodź. Dawaj, cwaniaczku. Co ty myślałeś, że Janusz przyjedzie nieprzygotowany? Janusz jest przygotowany na tą wyprawę. Dobra. Dalej nie mogę nic zrobić. Mogę, zatankuj zbiornik ze zbiornika przyczepy. Elegancko. To zatankuj. Czyli trzeba ci uruchomić, misiaczku. Dobra, trochę go podtankowaliśmy, ale okej, wiemy, że działa. Wiemy, że działa, czyli teraz tak. Z radości masz, Janusz, dotleń się. Żebyś mi nie marudził, że o ciebie nie dbam i o twoje potrzeby. Dawaj, 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 dawaj. Zapal to sobie, zapal.
I teraz trzeba, mój drogi, właśnie sprawdzić, czy ty jeszcze masz paliwo w baku, żeby można było cię uruchomić. To jest bardzo ważna teraz dla nas informacja. Masz paliwo w baku. Ty, i to nawet nie jest źle. No, ale twój akumulator, że tak powiem, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego, tak jak wspominałem, na powrocie będziemy musieli zahaczyć o ten jeden z największych sklepów z częściami poza Louisville. Patrz jak mruczy. Dobra, elegancko. Uruchomiony. Dobra, stacja paliw jest blisko, więc z buta będziemy w stanie wrócić po naszą ciężaróweczkę. Już jest 15? I kurde. Leci ten czas jak porąbany, że tak powiem. Dawaj. Ohoho, ładna grupka, ładna. Siema. Teraz tak. My chcemy, możemy zalać i ciebie, i bak z tyłu. A tak, pamiętam, że to chyba jest nasza fura. Nie, to nie jest nasza fura. Nie masz kluczyków? Dobra, na razie idziemy sobie spacerkiem. Tak, wiem, ja przyjechałem tu po to, żeby się z wami zabawić. Zaraz się was poczyścimy i Janusza strzelać nauczymy. Tylko, że tak powiem, wrócimy do naszej ciężaróweczki. No ja wiem. Dużo was jest dużo, no. Macie, wiecie co? Mam jeszcze pomysł dla was. Żeby było śmieszniej. Będzie do czego strzelać, chodźcie. Raczej 300 pocisków powinno mi starczyć. Raczej, musi. Chodźcie za Januszem, chodźcie. Nie będziemy się wami, że tak powiem, męczyć i ręcznie was rozwalać. Troszeczkę nadszedł czas robienia porządku, Janusz. 327 pocisków masz jeszcze do załadowania, plus 9 w strzelbie, więc powinno być cacy. Chodźcie. Jakie tu jeszcze prosto. Nie, wróć tutaj. Skręcaj tu. Tutaj Janusz, jest droga do naszej ciężarówki. Tu jestem, cwaniaczki. Tak, tu jestem, chodźcie do taty. Chodź Janusz, przetestujemy sobie z pasa. Ej. Janusz lubi. Doładuj ten pocisk. Chodźcie. I od razu, no. Będziemy strzelać sobie tutaj w okolicach posterunku policji. Oj, spas. Odsuń się. Lubię tą strzelbę już. Ładuj to, ziomuś, ładuj. Tylko trzeba pamiętać mniej więcej, w jakich miejscach strzelaliśmy, żeby później pozbierać sobie łuski. Bo nie będziemy, że tak powiem, ich marnować. Bo jak znajdziemy prasę, to będziemy mogli je wykorzystać. Zrobić recycling. Co, psrańce. Jeszcze nie wiecie o tym, jak bardzo macie przesrane. No. Papa Janusz zdobył fajną strzelbę. Przyjechał sobie popraktykować na waszych dupskach. Smacznego! Bon appetit! Oj, lubię cię strzelba, lubię. Tyś fajny stwór jest. A czekaj, chciałem sobie zrobić choke pointa tutaj, ale widzę, że mi tam wylazł ktoś. Janusz, pięknie. Janusz, jeszcze będą z ciebie ludzie. Plecy. O ty kurde. Ładuj. Ale ta strzelba to jest po prostu coś pięknego. Chcielibyście. Haha, nie ma bata. Dobra, Janusz, chodź sobie ich złączyć w grupkę, żeby nie marnować pocisków. Odczep się. Dobra, no doładuj sobie jeszcze ten jeden pocisk. Chodźcie. Chodźcie do papy Janusza. Papa Janusz ma dla was prezenty. Jeszcze 291 poza strzelbą. A wy co? Na zaproszenie tam czekacie? Janusz? Coraz lepszy się robisz. Ale prosiłbym cię, żebyś się nie odwracał tak plecami do linii drzew. Bo się możemy zdziwić.
a tego nie chcemy. No ja wiem, że wy chcielibyście mnie zjeść, tylko macie problem. Ja nakarmię was. Śrutem. Normalnie zakochałem się w tej strzelbie. Odczep się. Poszła. Pszt. Już ładujemy i się wami zajmujemy. Tak sobie dobrze, że wyczyścimy okolice. Bo i tak będziemy musieli się, tak powiem, kimnąć gdzieś. Bo już, że tak powiem, jesteśmy troszkę zmęczeni. Znaczy, no, zmęczenie jeszcze jest znośne. Tylko pora już się robi późna. A że my mamy grudzień, to się szybko ciemno zrobi. Łatrzep się. Tak jest, tutaj jestem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wyczyścimy sobie te okolice. Będziemy mogli sobie w spokoju splądrować posterunek. Hasta la vista, baby. Co, myśleliście, że jesteście tacy twardzi i będziecie mieli szansę z Januszem? Nie, nie, moi drodzy. Nie, nie. Z Januszem nie ma tak łatwo. Janusz to jest twardy chłop. Który się, że tak powiem, nie podda. Ładuj, Janusz. O, przeładowanie nawet ci podskoczyło, widziałeś? Jeszcze zrobimy z ciebie ludzi, Janusz. Odczep się. Proszę się ustawiać. O ty kurde. Proszę się ustawiać w kolejce. Żeby ktoś dwa razy przypadkiem w pierdzielu nie dostał. Oj, pięknie, chodźmy, ustawmy sobie ich w tym korytarzu. Oczywiście jakaś dupa wołowa musiała się zaplątać. Wypadł. Dobra, Janusz. Taktyczny odwrót. Przeładowanie. Ładnie przetrzewimy tą hordę tutaj. I West Point będzie o kapkę bezpieczniejsze. Ale tylko kapkę. Odczep się. Elegancko. Janusz. Jestem po prostu z ciebie dumny. Ładuj. No wiem, wiem. Chcecie mnie zjeść. Tylko macie problem. Janusz ma coś, co pruje śrutem. Od pleców proszę nie zachodzić, bo to niegrzecznie. Spokój. Ładuj, Janusz. No, moi drodzy, zaczynamy to przerzedzać. Już się widzę. Fajnie to rozrzedziło. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja jeszcze dużo naboi posiadam. Dobranoc. Dobranoc. Płynanoc, karaluchy pod poduchy. Ale masz farta. Ładuj. Ale masz farta. Albo chodź ze mną. Złączymy cię z kolegami jeszcze, żeby nie marnować takiego jednego strzału na taką samotną osóbkę. Tu jestem, frajerzy. Nie ma. Nie dam się pogryźć. Jak się pusto zrobiło. Ładuj. Janusz, tylko nie bądź zbyt pewny siebie. Pamiętaj, pełne skupienie. Ale to już chyba wszyscy. Znaczy, no, w budynkach na pewno coś tam pozostawało. Nie chcę mi się wierzyć, że nie. Dobra, pozbierajmy chociaż część łusek. Bo nie musimy wszystkich pozbierać. To tam na spokojnie, nie ma też coś się spinać. Chcecie? Dobra, was już siekierą wykończę. Janusz, ładnie ci poszło. Jestem z ciebie dumny. Właśnie, bo ty jesteś, widzę, zmęczony. Znaczy głodny też troszkę, to zjedz sobie chipsy w nagrodę. Pięknie to poszło. Okolice posterunku wyczyszczone. Teraz możemy sobie tutaj postawić naszą Brunhilde. Chcę łuski. A w sumie tutaj co jeszcze jest ciekawego? Zapalniczki. Ninja Star, antydepresanty. Też możemy wziąć. Tam widziałem, że jeszcze kilka trupów policjantów wlazło, więc będą bronie dodatkowe, które też podniesiemy oczywiście.
Czemu nie? O, łuski, dawaj, dawaj. Łuski, łuski, łuski. Już wiadomo, że nie trzeba ich zbierać, ale jak chcemy mieć amunicji na dłużej i chcemy, żeby nam starczyło jej naprawdę na cały playthrough, no to wypadałoby czasami pozbierać je. Chociaż tak połowę z użytych. Czekaj, tu też strzelaliśmy. Tam jeszcze w kącie strzelaliśmy też, także spokojnie. Janusz, jesteś zdolna bestia już. Jesteś już normalnie zdolna bestia. Jak to teraz wygląda? Czwarty poziom tego z celowania ci się ładuje. Janusz, kto by mógł się tego spodziewać? Dobra, chodźmy po naszą ciężaróweczkę. W drodze zbierając jeszcze troszkę łusek. Na pewno jeszcze jakiś machudechów spotkamy po drodze. Pan policjant coś przy tyłku ma? Nóż tylko, którego nie potrzebuje. O, tutaj są łuski jeszcze widzę, dawaj. No i 50 łusek ze setki mamy pozbierano, także... Nie jest źle. Tutaj jeszcze troszkę ich powinno leżeć. Ładnie poszło, Janusz, ładnie poszło. To się nazywa, kurczę, że tak powiem... Konkretna robota, nie? Czekaj, bo ja jestem pewny, że tu gdzieś była babka ze spluwą. O, dzień dobry. Państwo zabłądzili? Ja mogę wskazać wam drogę już, że tak powiem, do odpoczynku. Proszę bardzo. O, rewolwer. Magnum rewolwer. Dawaj to, ja chcę. Macie tu jeszcze jakąś broń? Bronie zawsze będą na dole. Nie macie to wszystko. I tak wezmę. Dobra. Sprawdźmy sobie tutaj, czy może ktoś ma jakieś fanty fajne. Nie no, gdzie jest ten z bronią, ten policjant? Widziałem, że ktoś lazł z fajną bronią na plecach. Jestem praktycznie przekonany. Krótkofalówka, dawaj to. Gdzieś coś słyszę, jeszcze harczy mi. Dobra, wydawało mi się. O, tutaj są łuski jeszcze. Dawaj te łuski, 17 łusek w jednym miejscu. Elegancko. Dobra, czy tutaj macie jakąś broń? Nie macie. Tutaj macie jakąś broń? Nie macie, ale widziałem zapałki, którą wezmę. Tu widzę jeszcze jakąś policjantkę. O, proszę bardzo. Cóż to takiego? No dawaj. Broń to broń. Co tutaj mamy ciekawego? Spodnie wojskowe miejskie. Łuskę na pewno zbierzemy. I to by było na tyle. Widzę, że ktoś ma dzidę wbitą we floczki. Włócznia ze skalperem. O, łuski. To tak. I tutaj mamy coś pusto. Dobra, idziemy do ciężaróweczki. Czas sprawdzić, co ma dla nas posterunek w środku. No i trzeba też się odsunąć od tych trupów, że tak powiem, bo zaraz się nam pocheruje Janusz. A tego nie chcemy. Dawaj Janusz. Rura. Spokojnie, spokojnie, bo żebyś nam tu fikołka nie walnął. Dzień dobry. Prr. Dobra, drana, spokojnie. Siema. I nara. Cześć. Nie masz nic ciekawego. Właśnie, trupy sprawdzać w budynku, bo może będziemy mieli klucz do zbrojowni. Nie będziemy musieli się bawić w rozbieranie drzwi. Aha, tutaj szafek nie możemy użyć. Dobra. Dobra, weź sobie ten siekiereczkę, żeby hałasu takiego nie robić już. I tak w ogóle, jak prąd jest, to czemu tak tu ciemno i wszędzie światła są pogaszone? Gdzie jest włącznik światła na korytarzu? Tu gdzieś? Halo? Nie widzę. A tu jest, o. Myk. Dobra. O, i od razu, lepiej. Gdzieś się coś dobija. I to gdzieś tam. Sprawdźmy sobie, co się tam dzieje. Halo, dzień dobry. To nie tu.
O, dystrybutor wody, pamiętać trzeba będzie wziąć. Sprawdźmy sobie tutaj, może będzie na tych półkach kluczyk, w szafkach na czysie. Nie, to tu się gdzieś dobija, dobrze, chyba w zbrojowni chyba ktoś się dobija do drzwi. A, dawaj tą krótkofalówkę też weźmiemy. Dobra, niestety kluczyka nie znaleźliśmy. Więc trzeba będzie się dostać bardziej tradycyjnym miejscem. A jak? To ma pomysł, ty sobie wal, a my w tym czasie sprawdzimy szatnie. Bo w szatniach też jest ciekawy lucik. Dobra. Pudełko śniadaniowe, ale puste. Kurczę, liczyłem, że może będzie jakieś żarełko. Dobra, o, mamy. Proszę bardzo, pierwsza policyjna torba. Naboje. Ja chętnie wezmę naboje. Tutaj. Nie ma nic ciekawego tutaj. O, proszę bardzo, kolejna policyjna torba tutaj. Korek analny w postaci sztyletu. Nie, dzięki, nie chcę. Chyba bardziej potrzebowałbym amunicji z pluwy. Te nożyki to mnie tak nie jarają. Noże myśliwskie wolę. Dobra. Nie wzięliśmy ze sobą łomu, więc musimy się przedostać tradycyjną drogą siłową. Wal, wal. Janusz, wal, wal. Ile mamy w środku? Jeden klient. Chodź, pomożemy ci. No. Drzwi są już na wykończeniu. Padaj, gościu. Za krótko się znamy, co ty myślałeś? Leżeć. Dobra. Teraz tak, na pewno się przeciążymy troszkę przy tym. Ale do odważnych świat należy. O, gun, kliniki, ty, wudeki, dawaj, dawaj. I co my tutaj mamy? Weapon light. Naboje, mały karnister z tym. No. Nie jest źle. I tak jak przypuszczałem, już jesteś przeciążony. Wiem, wiem, wiem. Amunicja cię przeciąża. Spokojnie. Tutaj. Pas na amunicję możemy wziąć. Tu pusto. O, tutaj jeszcze jaka ładna szafeczka. Dawaj. A widzisz, trzeba będzie jeszcze się wrócić. Dobra. Tutaj też możemy wziąć. Dobra. Teraz tak. But do samochodu się rozładować. Trochę nam ciężko. I trzeba wrócić po tamte dwie bronie. Jeszcze sobie sprawdzimy ten budyneczek. Czy może coś jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy. Open the gates. Ładuj. Łe, amunicję przełożyłem odruchowo. Ale dobra, mamy chyba jeszcze tutaj amunicję, co? Tak, to dobra, to na razie tamte sobie amunicja może być na pacę. Ładuj. Janusz, jak tam poziom twojego zmęczenia? Matko, wysoko. Dobra, zaraz cię kimniemy. Zaraz ci kimniemy, tylko musimy się ziomuś przestawić tak, żebyś ty nam wśród trupów nie leżał. Chodź sobie podjedziemy tutaj. Oj, myk, tak o się machni. Nie, no musimy chyba musimy zawrócić, tak. No, chciałbym to zrobić bez użycia wstecznego. No, no dobra, trudno, dobra. Użyłeś wstecznego, przeżyjesz jakoś, no. Teraz trzeba się przykleić do ściany. Będzie ci zimno, Janusz. Wiem o tym. Ale będziesz bezpieczny. Czekaj. O, o. O, dobra. Powinno być git. Możesz wyjść tędy, nie możesz wyjść tędy. A jak nie możesz wyjść, to znaczy, że możesz tam spać. No co, Janusz, to ci poradzę, no. Warunki polowe. Ale dasz radę. Tylko żebyś nie zachorował mi na grypę czy coś, co? No, nawet nie spada na minus temperatura, więc nie masz mi prawa narzekać, że zimno ci było. No dobra. Na pewno było ci zimno, ale żyjesz. A? Dobra, pal rurę. Dawaj, Gertruda, bo tu jeszcze coś tam jeszcze zostało tutaj na pewno do splądrowania. Jeszcze sobie dokładnie sprawdzimy. Widzisz, Janusz, przespałeś się, a palić ci się chce. Masz, bo ty zaraz w depresję mi wpadniesz, albo się wkurzysz jeszcze i będziesz miał pretensje do mnie. Zajaraj sobie szlugę, zajaraj, no. Sprawdźmy sobie ten posterunek. Jeszcze tu jeszcze trzeba będzie przez te drzwi przejść, zobaczyć, czy tam nie ma jeszcze jakiejś szatni. No tutaj w szatni troszeczkę było biednie. Siema, ziomuś. Jak tam? Odpoczywamy. A, tylko na moment, nie będę ci przeszkadzał.
O, i właśnie, mamy wysoki poziom stolarstwa. Może już będziemy w stanie podnieść bez zepsucia te szafki. Bo one się nam przydadzą, dawaj. Janusz! Tylko 30% zepsucia, więc bądźmy dobrej wiary, że je podniesiemy. I Janusz, pięknie, podniosłeś jedną, podnieś drugą od razu, jeszcze na tę chwilę cię przeciążę. Pięknie, podniosłeś dwie, jesteś swój ziom. Dobra, rura, szybko, szybko, szybko się rozładować, żeby ci kręgosłup nie pękł. No, jedną szafeczkę wykorzystamy i postawimy sobie na zbrojowni. Znaczy na strażnicy, co ja bredzę. I właśnie jedną szafeczkę postawimy sobie na strażnicy i dokładnie ją załadujemy, kurczę, jedną bronią konkretną. Najlepszą do walki z hordami i amunicją. I to będzie, myślę, że złote rozwiązanie. Jesteś głodny. Wiem, jestem tego świadom w pełni, Janusz. Zaraz się pierdzielniemy do tego, do naszej nowo nabytej ciężaróweczki, która znajduje się i czeka na nas, mój drogi, na stacji paliw. Tam będzie żarcie. Także zaraz się zjesz, a jak nie zjesz tam, to sobie zjesz w budynku obok. Dobra, tam są kraty były. Tutaj też są kraty. Może jakaś szatnia. Pokój przesłuchań, dupa. Okej, tutaj. Kibelek. Tutaj. No tutaj jak mówiłem wcześniej, kratki, więc tam nic nie ma. No dobra, chodźmy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Tu nie ma nic, tam już byliśmy. Tam już byliśmy. A, wróć, wróć. Po pierwsze, to trzeba pozbierać te zawiasy i klamki, bo nam się przydadzą. Nie będziemy musieli latać później rozbierać specjalnie wszystkich drzwi. O, fajnie, że z ciebie wypadł kluczyk, jak już musieliśmy i rozwaliliśmy wszystkie drzwi. Ale dobra. Teraz to już będzie potrzebne. Od razu tak, tutaj też klameczka. I pan dystrybutor wody. Pan idziesz z nami. Pan idziesz z nami. Chodź. O, wiem, że ci ciężko, spokojnie. Oddychaj. Oddychaj. Zaraz to rozłożysz, znaczy odłożysz. Już. Nie krzycz na mnie, nie panikuj. Proszę bardzo. Widzisz, już nie jesteś przeciążony. Dawaj, myk, te klameczki też odłóż. I bym cię poprosił, byś to też tutaj jeszcze, właśnie tak, dawaj. No i co, tym oto sposobem mamy broń całą z posterunku splądrowaną, czyli jeden z kolejnych aspektów misji wykonany. Mieliśmy też cysternę znaleźć, którą byśmy mogli ściągnąć. Znaleźliśmy coś lepszego, mobilną cysternę. Więc mamy dwa aspekty z kilku wykonane. Ty, gościu, weź się wysusz, bo się zaraz nam przeziębisz. Wyrobisz? Wyrobiłeś, pięknie. Dobra. Aha, właśnie. Bo bym zapomniał. A, to właśnie, to można zmazać, więc to oznaczenie trzeba będzie zmazać, bo ściągnęliśmy. Tak, tu sobie to możemy oznaczyć, że mamy splądrowane. Teraz kolejnym aspektem jedziemy naszą cysternę zalać na full. No i trzeba będzie ją ściągnąć do domu. A w drodze powrotnej, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj może sklepy z ciuchami ewentualnie. Jeszcze ten sklep z narzędziami, może coś tam ominęliśmy, co może nam się przydać. Tak, wiem, że to jest nasz tymczasowy budynek do w razie co spania. Ale przypomniało mi się dopiero o nim, jak przyjechałem tutaj. Także skleroza nie boli. O, dobra. Teraz tak, spokojnie. Dawaj, Janusz, bo tutaj trzeba troszeczkę teren wyczyścić, bo widzę, że coś szlaja coś. Spokój, powiedziałem tutaj, proszę, bez agresji do mnie, tak? Ktoś za samochodem przyszło. Idzie jedna pani, ale dobra. Teraz tak, no wiem, że stanąłem troszeczkę. Nalej benzyny ze zbiornika przyczepy, zatankuj zbiornik przyczepy z pompy. Dobra, o to mi chodzi. To musimy sobie najpierw tutaj teren wyczyścić, żeby nas coś nie dźgnęło. Spokój. Dobra. Szybki przelot dookoła. Czy jest czysto? No chyba wydaje się, że już jest czysto. Woda ci się skończyła, Janusz? Dobrze, już idziemy. Sobie nalejesz wody i sobie jeszcze weźmiemy coś do żarcia. A nie, bo mi ten sklep opierdzielili. Haha, Janusz. Czemu tego nie zaznaczyłeś? Jogurt świeży. O, to zjedz. To jogurt może zjeść. Tutaj mapy, to mnie to nie interesuje. Tu jest kibelek? Tak. To bym cię prosił, dolej wody. Bo nasz suszy. Dobra. Worek na śmieci, części elektroniczne weźmiemy.
Ale to nic, bo w naszej tymczasowej bazie mamy żarcie. O, proszę bardzo. Jednak nie jest tak czysto. O, widzę kolejny. Czy masz klucz nastawny w plecach? No, może nie nastawny, ale jakiś klucz na pewno masz. Frajer. Dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj. Pamiętam, że... O, właśnie, woreczek na śmieci. I teraz tak, naprawmy swój poprzedni błąd. Zaznacz, że budynek już jest pusty. Chodźmy sobie do naszej bazy wypadowej mini posteroneczku po jakieś żarełko, bo pamiętam, że tutaj powinniśmy coś w środku zostawić, z tego co mnie pamięć nie myli. No i tu też ogólnie są jeszcze takie właśnie artykuły, jakieś o elektronikę tutaj zostawiliśmy, więc też będziemy mogli sobie później to zwieść. Dobra, ale ja nie chcę drożdży. O, właśnie. Dawaj. Specjalnie tego budynku tutaj nie plądruję, bo wiemy, że jeszcze nie raz w West Point będziemy, więc przyda się mieć miejsce, gdzie jeszcze jakieś tam żarcie się znajduje, żeby się nie zdziwić, jak będzie właśnie tak jak w tej sytuacji pojechaliśmy, nie mieliśmy paczkę chipsów, ale... Januszowi się żyć zachciało. Ale dobra, wszystko pod kontrolą, Janusz na żarty, wodę mamy. Zmęczenie jeszcze nie jest takie złe, więc co, czas zalać naszą wielgachną cysternę benzyną po kureczek. Teraz tak, myk, zatankuj zbiornik przyczepy z pompy. I teraz tak, przyspieszmy czas, ale bądźmy czujni. Knur. Mamy dobry słuch Januszem, więc... Ławaj, lej. Dobra, mamy to. Moi drodzy, mamy to. Nasza cała cysterna jest zalana po koreczek. Teraz tak, chwila prawdy. Bo wiadomo, że nie pociągniemy cię przez drogę polną, że będziemy musieli, że tak powiem, czeka nas wycieczka z kapcia. Jestem tego... Weź, zmniejsz obroty, ziomuś, zmniejsz obroty. Jestem tego w pełni świadom. Nie chcę tankować. Chcę podczepić. Kurde, czekaj, musimy bliżej podjechać chyba. Spokój. Chyba musimy troszeczkę bliżej dupką pojechać. Bo bardzo możliwe, że będziemy musieli wyjechać ze stacji, żeby kółko komand... No, chyba będziemy musieli tak zrobić. Dobra, weź ty. Rusz się. Musimy cię przestawić troszkę. No, zrobiliśmy hałasu. I już się zaraz lecą. O, nareszcie. Dobra, podłącz tak. Zobaczymy, czy w ten sposób to pójdzie. Jeszcze właśnie tą trzeba zgasić. O, Janusz, narobiłeś hałasu. O, Janusz, zapomniałem, że ty przecież jak nie zrobisz jakichś komplikacji po drodze, to byś nie był sobą. Ktokolwiek może mi wytłumaczyć, skąd was nagle tu się tyle wzięło? Wypad, powiedziałem. O, Janusz. Życie tobą jest ciężkie. Dobra, chodźcie, psrańce. Myślałeś, że od tyłu nie zajdziesz? To byłeś w błędzie. Pamiętać, że mam amunicję na pace. Uwielbiam tego spasa, no nie? Satysfakcja klienta gwarantowana. A no, troszkę nie pomyśleliśmy, daliśmy się, że tak powiem, ponieść fantazji. Ale to nic. Janusz przynajmniej się nauczy strzelać. Plecy, Janusz, plecy. Dobra, dużo tego jeszcze tu jest. Złączcie się, ładną grupkę. A wy byście się mogli odczepić od samochodu i nie obijać się o niego i go kuźwa nie psuć? Odczep się. Pomyślałeś, że ci nie widzę? Widzę cię.
Mam oczy dookoła głowy. Musimy jakoś ich szybko odciągnąć od naszej ciężarówki, bo nam zaraz rozpieprzą ją albo rozbiorą do części pierwszych. Tu jestem, debile. Ja wiem, że odpaloną zostawiliśmy, ale nie miało to sensu ryzykować, wsiadać i ją gasić. Moglibyśmy skończyć, że tak powiem, martwi. Nie no. To za dupki jedne, no zniszczą nam ciężarówkę. Janusz. Dawaj. Pusto. To twoje przeładowywanie pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Mógłbyś szybciej ładować. Ale dobra, nie od razu Rzym zbudowano. Ładuj. Ładuj, Janusz, szybko. Trzeba się ich pozbyć, bo nam zaraz rozpieprzą samochody. Co za obsrańce. Ja pierdziele. Nie chcę wiedzieć, co oni z nimi zrobili, nie? Naprawdę. Chyba aż mnie... Strach mi nie pozwala. Ładuj, Janusz, końcówka. Gniłe dupki. Zemsta za na... To już jest zemsta za ciężarówkę teraz. Ja rozumiem, że jesteście sztywnymi zombie, ale mogliście by być chociaż na tyle inteligentni, żeby obejść samochód, a nie mi go obijać. Na przykład tutaj ten, kurczę, jakże inteligentny jegomość. Jakoś poszło, ośle. Tamten się jeszcze o klapę ubija, noż do jasnej cholery. Weźcie się, kurde, w garść. Jeszcze jakiś obsraniec mi stuka w samochód? Nie? Ja bym prosił, żeby się od nich odczepić w końcu. Pa, następny idzie. Patrz. Debile. Dobra. No wiem, że to też mój błąd. Ale naprawiłem go. Ty milcz. Szybko pozbierajmy troszkę łusek. Tam parę sztuk. Nie muszą być wszystkie, ale... Chociaż z 20 sztuk można podnieść. No. Jakoś to poszło. Z drobnymi komplikacjami. Ale tylko drobne. Samochody zawsze się można naprawi. A umiejętność strzelania Januszowi zawsze się przyda. Tutaj jeszcze był fajny choke point, to tutaj sobie możemy jeszcze zebrać. Bo musimy Janusza podszkolić w używaniu broni palnej, bo jak chcemy używać karabinów, pistoletów i wszystkiego, no to... Nasze umiejętności muszą być o wiele większe. A, właśnie, Janusz, jeszcze tutaj są łuski. I zanim wsiądziesz do samochodu, mój drogi, prosiłbym cię, byś uzupełnił sobie zapasy amunicji, które masz przy dupie. Bo wyjdziesz pod naszym ostatnim celem wyprawy, czyli pod sklepem z częściami samochodowymi i nie będziesz miał czym strzelać. I byłby przypał. Czemu? No przecież mam tutaj te naboje, czego ty nie widzisz? A ty, nie naboje podniosłeś, tylko łuski. Ach, Janusz. Łaboje masz podnieść, nie łuski, tylko naboje. Tutaj masz naboje, proszę bardzo. Doładuj. Dobra. A teraz tak, misiaczku, pokaż, czy coś się tutaj popsuło. Nie, źle. O, krew zniknęła magicznie, fajnie. Tylko powiedz mi, czy jesteś w stanie ciągnąć drugą taką siebie. Ty! Ciągniesz na luzie swoją koleżankę. Dobra, za szybko cię pochwaliłem. Na jedynce ciągniesz na luzie, dobra. Czyli ustawiamy ten pomad na 15 km. Dobrze, że jesteśmy blisko bazy. Zapal se szlugę.
O, tu powinno być w miarę już czysto. Jeszcze nie raz będziemy, że tak powiem, wracać i czyścić West Point, także na luzie tu wrócimy. A teraz co? No, ciągniemy naszą przyjaciółeczkę pod dom. Albo ciągniemy Gertrudę, naszą nową przyjaciółeczką. Jeszcze wiadomo, że po drodze trzeba zajechać obowiązkowo na nasz duży sklep mechaniki. I w sumie jak jesteśmy pod tym Gigamartem, to możemy Gigamart też opierdzielić trochę, doładować go żarciem. Jak już tutaj jesteśmy, musimy go skrupulatnie, że tak powiem, wyczyścić. Właśnie, już mam pomysł. Zabierzemy się za Gigamart, ale zabierzemy się za niego od, za przeproszeniem, dupy strony. Zamierzymy się za niego od wjazdu, moi drodzy, a ze względu na to, że tam jest dużo stalowych półek dużych, które weźmiemy, które nam się przydadzą. Więc jedziemy sobie najpierw tutaj. I elegancko, że mamy, kurczę, no mamy cysternę z benzyną, nie? To jest coś pięknego. Dobra, prrr. Spokój teraz, Janusz, spokój. I jesteśmy. Janusz, spokój, tak jak powiedziałem. Nie zmarnuj całej amunicji do strzelby, jaką posiadasz. Głupio by było to zrobić. Więc na razie przechodzimy na tryb wręcz. Ale amunicja przy dupie musi być w razie W. Bo nigdy nie wiesz, co cię spotka. Leżeć. Dobra, spokojnie. Skupmy się nad maruderami. Nie chcemy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Tutaj. Dawaj, to zgniłe pójdzie na kompostownik. Dwóch cwaniaczków. A ty, rycerz od talionu. Chodźcie no. O, więcej was niż trzech. Dobra. Wszystko pod kontrolą. Janusz, plecy uważaj. Ty nie wstawaj. A ty, cwaniaczku, czołgasz się do nas. Spoko, przyjdę do ciebie. Dobra. Dawać tutaj żarełko. Co my tutaj mamy ciekawego? Puszeczki. A, te zgniłe worki też bierz. Wszystko się przyda. Wszystko wykorzystamy, Janusz. Ale spodziewałem się, że te półki będą, że tak powiem, lepiej załadowane. Ale dobra, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Chodź, Janusz, się rozładować, nie będziemy cię przeciążać, żebyś nie stracił naszej... skuteczności bojowej. Pani co ma we flakach? Jest to coś ciekawego, co bym, że tak powiem, uznał za godne uwagi? Nie. Dobra. Wróć. Bo znowu się wyładuje z amunicji. A nie, to są te łuski. Dobra, nieważne. Ładuj. Ładuj, Janusz, ładuj. Widzisz, jaka wyprawa? Znowu przywieziesz dużo przydatnych rzeczy. Szkoda, że amunicji nie przywieźliśmy z tej wyprawy dużo do strzelby. Ale nie ma co wybrzydzać. Następną naszą wyprawą... A, jeszcze patrz. Widzisz? Tym razem nie zapomnę o łóżku dla ciebie. Spokojnie, pamiętam. Łóżko, Janusz, łóżko. Zaraz podjedziemy do jakiejś chaty, która będzie tutaj gdzieś blisko i ci łóżko ogarniemy. Nie panikuj. No już przypomniało mi się, pamiętam. Mi się tu nie stresuj. Dobra, dawaj te półki. Dawaj te półeczki szybko. Szybko, żeby Janusza plecki nie bolały. A co, tylko podniosłeś jedną? Ty dupo wołowa. Janusz. No, widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Tylko szkoda, że jesteśmy tacy zmęczeni Januszem już. Liczyłem, że troszkę szybciej nam to pójdzie. Ale co, no nie ma się wszystkiego, no. Trzeba sobie radzić.
Dawaj te półeczki, wszystko lecimy, Janusz. Półeczki nam są potrzebne, żeby organizacja wyglądała w naszym domu tak, jak wyglądać powinna. I wszystko będzie miało swoje miejsce. Nie będziemy się, że tak powiem, motać we własnych zasobach. A pokaż mi, mój drogi. Dobra, podnosisz wszystko tak, jak być powinno, ok. I tu mamy jeszcze jedną półkę. Tu mamy coś ciekawego. Dawaj najpierw to żarcie z tych półek i te też zabierzemy. Miejsca mamy tyle na ciężarówce, że szkoda by było je marnować i nie zabrać tych szafeczek. Tym bardziej to mi niepotrzebne. To możesz wyrzucić. Dawaj te worki zgniłe też, tak jak mówiłem. Kompostownik, kompostownik, jeszcze raz kompostownik. Chcemy swoje ten, mów mi, rolę prowadzić, no to... Potrzebujemy kompostownika dużo. Dużo, dużo, dobra. Dawaj Janusz, bo, że tak powiem, roboty jeszcze trochę masz na tej wyprawie, a już jest późno, już jest znowu. Także dupa w drogi i rura. A właśnie, bo zapomniałem sprawdzić, jak to wygląda sytuacja. Moi drodzy, już półtora miesiąca można powiedzieć, że żyjemy i 1500 sztywnych mamy sprzątniętych. Także Janusz daje radę. Jak widać, wyprawa też jest, można już ją uznać za sukces, ale nie można jeszcze też zapeszać w sumie, więc dobra, zamknę się pod tym kątem, nie będę się odzywał. Dobra, teraz tak, daj półeczki. Półeczki, Janusz. No półeczki. Janusz! Współpracuj. Już wiesz doskonale, że warto te półki zabrać. No wiem, że ci już plecy bolą. Ale spokojnie, to już końcówka. Trzeba wykorzystać potencjał tej ciężarówki. Nie możemy, że tak powiem, marnować go. A zawsze później jest problem z magazynowaniem czy coś, a takie półki się zawsze przydadzą. Bo zawsze to magazynowanie będzie miało ręce i nogi. Dawaj, dawaj. Do garażu na pewno te półki się przydadzą. Kurczę, no, ładuje. Dobra, dociążymy cię tak, że zrobisz sraczkę najwyżej, poleci ci po nogawkach, ale załadujemy to wszystko na raz, już nie będziemy latać jak te durnie. Ej, szybciej. Szybciej. Plecy bolą. Plecy bolą, ale o, masz, sytuacja opanowana. Widziałeś? Elegancko, dobra, zamykaj. Jeszcze tylko ten worek na śmieci bym wziął. Tak jest. Dobra. I teraz tak. 19.20, Janusz zmęczony. Poziom zmęczenia też wysoki jest. A właśnie, a co ja bym potrzebował, żeby podnieść te kosze, bo bym też je chciał wziąć? Łom. Łomu nie wziąłem. Kurde. Dobra, ale będę pamiętał o was. Pakuj się. Spokojnie. Trzeba cię przestawić tak, żebyśmy mogli się tutaj kimnąć jakoś. Bo musimy się kimnąć. Dawaj! No. A wiem, bo ty dajesz nam paliwo, to nazwę cię Krasulak. O, powiesz Krasula. Dobra. Chodź Krasula, podstawimy cię fajnie pod ścianę, żebyśmy mogli się przespać. Tak, bo najpierw trzeba się sąsiadów pozbyć. Wiem, Janu, że jesteś zmęczony. Spokojnie, jest tylko trzech. Z czego jeden się zaciął na naszym zderzaku od ciężarówki. Odczep się. Zaraz się prześpisz, Janusz. O was nie było mowy. Dobra, widzę, Janusz będzie ciężej niż myślałem. Poziom zmęczenia nie jest krytyczny. W sensie wytrzymałeś, jeszcze troszkę jej masz. Odczep się, panie. Także spokojnie, nie ma co panikować. O właśnie, tak jest. Podejmować racjonalne decyzje. Bo gdybyśmy najpierw zawalnęli tych na dole, to byłoby bardzo duże ryzyko, że ten by nas dziabnął. No wiem, wiem, odczep się. Dawaj, Janusz. No. Jaś. Czekaj, bo na plecach jeszcze jednego widziałem chyba. A jak? Ty tam z tyłu. Nie odpierdzielaj. Dobra, teraz powinno być bezpiecznie.
Gaś to już, żeby była cisza. Gdzie ten jeszcze jeden jest? A, tutaj nie. No nie jeden, bo kilku. Dobra. Stawaj na nim, żeby nam nie wstawał. I dalej, tą panią się zajmiemy. Może się udają wywrócić. O, elegancko. Janusz, ja wiem, że jesteś zmęczony. Ło, ty kurcze. Czekaj, wstań, bo cię nie widzę, nie chcę ryzykować. Dobra, teraz możesz się wywrócić. O, widziałaś? Dobranoc. Dobra. Tropów przy nas dużo nie jest, więc raczej nie powinniśmy być chorzy. Raczej, poczekaj, przyspieszmy troszkę czas. Dobra, choróbsko nie rośnie, można spać tutaj. Śpi, Janusz. O, czy ja się przysiadłem na miejsce kierowcy? Kurde, teraz nie pamiętam. Ja pierdzielę. Błagam, żeby nic tylko nie biło do okna. Please. Dobra, jesteśmy na miejscu kierowcy? Tak, dobra. O. Niepotrzebna panika. Okej, dawaj, Krasulak, rusz troszkę. Bo ja bym bardzo chciał jeszcze załatwić temat łóżka dla Janusza. O kurde, Krasulak, ty nie cofniesz z drugim autem podłączonym pod łóżko. Ej, wybiłem przez ciebie szyby sobie w samochodzie. Ale dobra, wymienimy je. Od czego jest nauka mechaniki? Dawaj. Nie wrzucaj dwójki, bo na dwójce to ty się zatrzymasz. A tego to ja nie potrzebuję. Skąd najlepiej by tu wziąć łóżko? Żeby się, że tak powiem, nie męczyć. A mogliśmy już tam na te domki jechać. A co tam jest? Przyczepki są, dobra. Dobra, jedź tędy. A wy tu, przepraszam bardzo, skąd? No, nie gadaj. Dobra. Kryzysowa sytuacja. Ale delikatnie. Ej, barany, ja wysiadłem z samochodu już. Możecie się przestać już o niego obijać. Wiecie o tym? No cześć. Odczep się. A w sumie tutaj przecież nad sklepami są jeszcze te domy, pokoje mieszkalne. To stamtąd możemy łóżko sobie przecież wykminić. Nie pomyślałem. Dawaj, dawaj, Janusz. Odczep się pan. Nie widzi pan, że ja tutaj na zakupy przyjechałem do miasta, a wy mi tu petrujecie. No chodź, chodź. Po co ci to było? Na górze są mieszkania. Gdzie tu są schody? Tu są schody? Gdzieś tu powinny być. Są schody, dobra. Drzwi tam się dobijają, ale to niech się dobijają. Dobra, dawać łóżko mi tu. Czy to jest biuro? Ej, chyba do biura trafiliśmy. Ej, nie biegaj, bo się zmęczysz, gamoniu. O, ale dystrybutor wody do kolejny. Toperstwo, komiksy. Dobra, moi drodzy, ale co, nie przedłużając. Dzięki śliczne za uwagę i widzimy się w kolejnym, że tak powiem, materiale z naszym bezrobotnym Januszem, w którym skończymy, że tak powiem, naszą wyprawę i czyszczenie West Point.